przekopywanie, spulchnianie czy przerzucanie gleby i wszelkie prace związane z przygotowaniem podłoża pod uprawę roślin wymagają sporego wysiłku, pewnej wprawy i doświadczenia. Dlatego bardzo ważny jest dobór odpowiednich narzędzi. Żaden ogrodnik nie obejdzie się bez szpadla, wideł i grabi. Na szczęście możemy zaopatrzyć się w nowoczesne, wygodne, ergonomiczne i bezpieczne narzędzia. Nie bez znaczenia jest także ich nowoczesna linia wzornicza. Szpadel to najczęściej używane narzędzie w ogrodzie. Jest niezbędny nie tylko przy przekopywaniu gleby, ale również używamy go do sadzenia lub przesadzania drzew i krzewów, wkopywania słupków ogrodzeniowych oraz do wielu innych prac porządkowych lub budowlanych. Dlatego przy zakupie warto zwrócić szczególną uwagę na jego cechy świadczące o dobrej jakości. W zależności od kształtu blachownicy, szpadel może być prosty lub ostry. Szpadel prosty jest idealnym narzędziem do przekopywania i przerzucania gleby. Szpadel ostry sprawdzi się przy szczególnie wymagających stanowiskach oraz przy przycinaniu krawędzi rabat lub trawnika. Najnowsze szpadle charakteryzują się nienaganną ergonomią, dużą dokładnością wykonania oraz niebanalnym wzornictwem. Praca takim szpadlem, nawet częsta, jest niemęcząca i bezpieczna. Dobrze wyprofilowany trzonek gwarantuje prawidłową i stabilną postawę podczas pracy, co minimalizuje napięcie mięśni i ich późniejsze zmęczenie. Kształt uchwytu zapewnia wygodne operowanie narzędziem i umożliwia chwytanie na kilka sposobów, a system Safe Touch gwarantuje pewny chwyt i zabezpiecza szpadel przed uszkodzeniami. Ważna jest także budowa głowicy. Trwała metalowa podstawka na stopę, która jest integralną częścią blachownicy, zapewnia podparcie przy wbijaniu szpadla w glebę. Dzięki temu zwiększamy nacisk, a także chronimy obuwie. Kupując szpadel, należy pamiętać, aby był dopasowany do osoby, która nim pracuje. Ważne, aby waga narzędzia była odpowiednia, najlepiej w okolicach 2 kg. Na te same parametry należy zwrócić uwagę przy wyborze szufli. Szufla służy do nabierania i przesypywania materiałów sypkich, takich jak np. piasek, żwir czy gryz. Hartowana indukcyjnie głowica z wysokiej jakości stali burowej, która dodatkowo jest wzmocniona przetłoczeniami, pozwala na długą i efektywną pracę narzędziem. Ergonomiczny trzonek oraz odpowiedni kształt uchwytu gwarantują stabilną i wygodną postawę podczas używania narzędzia. Widły są technicznie zbliżone do szpadla, jednak praca nimi jest często lżejsza i wygodniejsza. Używane są wszędzie tam, gdzie wystarczy spulchnić glebę, a nie trzeba jej przekopywać. Zamiast blachownicy wyposażone są w 4 stalowe zęby. Są wykorzystywane do zbierania plonów warzyw korzeniowych, wykopywania ziemniaków, cebulek kwiatowych czy niektórych chwastów. Używamy ich często, dlatego również przy ich wyborze należy zwrócić uwagę na cechy świadczące o ich wysokiej jakości. Będzie to miało wpływ na późniejszą satysfakcję z ich użytkowania. Podobnie jak szpadel, widły powinny mieć ergonomiczny trzonek, odpowiedni kształt uchwytu oraz system Safe Touch zapewniający wygodę podczas pracy. Ważne, aby zęby były hartowane i wykonane z wysokiej jakości stali borowej. Dobre narzędzia ogrodnicze powinny być funkcjonalne, ergonomiczne, trwałe i wykonane z lekkich oraz odpornych materiałów. Będą nam służyły w rozmaitych warunkach atmosferycznych, przy wysokiej i niskiej temperaturze, w suszy i w wilgoci. Ich kupno należy więc dobrze rozważyć.